Jeżeli jest przyzwoite mieszkanie, dwupokojowe, jest to 350 tysięcy złotych. Sytuacja zrobiła się dziwna, o tym myślę, że dzisiaj w ogóle cały odcinek będziemy o tym mówić. Opłacalność interesu, moi drodzy, spadła. Coraz więcej oddanych mieszkań, dla mnie to jest małe szaleństwo. I tu rozmowa z panią, która nam pomaga ze sprzątaniem. Płaci kobitka 800 zł za kawalerkę 30-metrową za same opłaty. Taki gość jak ja kupił te mieszkania teraz po 200 tysięcy złotych i przez niego te obok będą po 300. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Sztuka Równowagi Finansowej. Dzisiaj bardzo trudny odcinek o nieruchomościowej, rentierskiej rzeczywistości. Czarne strony wynajmu mieszkań, czarne strony inwestowania w nieruchomości pod wynajem. Na tym kanale, kiedy zaczynałem, było to 5 lat temu, nagrałem już dla Was taki odcinek, ale to były zupełnie inne okoliczności inwestycyjnej i gospodarczej przyrody. Dzisiaj mamy zupełnie inną rzeczywistość. Można powiedzieć, że tamten czas, tamten świat już zniknął. Dzisiaj na żywym organizmie, na jednej z inwestycji pokażę Wam, co dzieje się w mojej głowie, co dzieje się w moich inwestycjach w oparciu o dzisiejsze realia, na co trzeba szczególnie uważać, żeby po prostu na tym rynku nie umoczyć. Tu widzicie plac budowy. Takich placów budowy jeszcze 5 lat temu za dużo nie było. Dlaczego? Dlatego, że nie opłacało się deweloperowi kupować jakiegoś budynku, przewracać go. Wtedy działka była bardzo droga, mimo dość tanich kosztów, niewielkich kosztów budowy, stawiać bloku, sprzedawać mieszkań, bo mieszkania w Łodzi sprzedawały się po 4,5 czy 5 tysięcy złotych. I to jeszcze dosłownie 3-4 lata temu. Dzisiaj ci sami deweloperzy biorą po 10-11 tysięcy złotych. Stać ich na to, żeby właśnie kupować działki z jakimś budynkiem, przewracać i budować. Tych placów jest bardzo dużo. 13 wat wynajmu mieszkań przed nami. Zapraszam Was na inwestycję, w której w zeszłym roku zadatkowałem 6 małych mieszkań. Okazało się teraz przy odbiorze, że to nie są kawalerki, tylko mieszkania dwupokojowe. Tutaj też wiele spostrzeżeń po ostatnim seminarium inwestycyjnym. Może Wam się to przydać, że nie tylko patrzymy w tej chwili na stopę zwrotu, czy to będzie 5%, 7 czy 8, czy jak macie jakiś trójpak, czy dwupak, 10, 11, 12, ale również ciekawą lokatę kapitału. Natomiast dzisiaj zebranie tego kapitału, zarobienie pieniędzy, żeby zainwestować w ogóle w nieruchomość i praca tej nieruchomości, no nie jest zupełnie adekwatna do energii, którą się w to wkłada. Tak czy inaczej, ja w tej branży jestem, nie widzę dla siebie póki co innego zakończenia mojej zawodowej drogi. Jestem w tej branży od 15 lat, natomiast dzisiaj zupełnie inny odcinek, inne treści niż 5 lat temu o wynajmie mieszkań. Ze spraw porządkowych podziękowanie tylko dla Was za wielką integrację 6.0. Niesamowita energia, niesamowici ludzie przez 2 dni, kawał roboty, którą chyba wspólnie zrobiliśmy. Przed nami teraz tylko ten obóz krótki na Mazurach i mamy 2-3 miesiące wakacji. Od września zaczniemy działać. Ja mam wakacje bardzo pracowite, bo niestety albo stety muszę wyremontować kilkanaście mieszkań zadatkowanych, kupionych tutaj na dźwigni przez ostatnie kilkanaście z kolei miesięcy. Powiem Wam ze smutnych tylko wieści jeszcze przed tym, jak rozpoczniemy ten odcinek. Zapraszam Was za chwilkę na górę. Był na wielkiej integracji Mariusz Podzianowski. Były autorytety ze świata inwestycji, internetu, ludzie, którzy dawali za paręset złotych, jak to się wszystko policzy, to za 100-200 złotych, wiedzę wartą setki tysięcy, miliony złotych i było nas 1500 ludzi. Teraz będzie KSW, kolejna gala i podobno jest 50-60 tysięcy osób, które idą pooglądać, kto komu strzeli w łeb. Dla mnie ta proporcja jest bardzo dziwna, jak wiele milionów ludzi interesuje się oglądaniem, jak 20 ludzi kopie piłę, jak dwóch facetów daje sobie po ryju, a jak niewiele chcemy tak naprawdę dowiedzieć się o tym, jak sprawić, żeby nasze życie było lepsze. I to jeszcze chwała Bogu, że oglądamy sport, a nie na przykład seriale czy jakieś gówno treści w telewizji. I to tyle. Ale generalnie bardzo dużo, moi drodzy, optymizmu. Natomiast dzisiaj
bierzemy kubeł zimnej wody i mówimy sobie, gdzie jest rynek wynajmu. Mówimy o czerwcu 2023. Na tym przykładzie, bo tutaj za chwilkę zobaczycie mieszkania kupowane od 6900 do 8000 zł. To są ceny sprzed jakichś 2 lat, sprzed 1,5 roku. Dzisiaj w nowo powstałym budynku będzie to prawdopodobnie około 2000 zł więcej za metr. Opłacalność tego interesu, moi drodzy, to taka pierwszy punkt. No, nie ma co ukrywać, że opłacalność tego interesu spadła. Dlaczego? O tym przekonacie się w jednym z mieszkań na górze. Pędzimy, moi drodzy, na górę do mojego kolegi z przedszkola i z podstawówki, który w tej chwili zaczął tutaj remonty mieszkań. Zobaczymy, na jakim jesteśmy etapie, ale generalnie chcę zrobić tak, żebyście wszystkie remonty zobaczyli przed i po, czy to na Instagramie, czy tutaj na shortsach, na YouTube. Zerknijmy, co się dzieje. Halo, halo! Halo, halo, dzień dobry. Czy jest kierownik? Kierownik obok. Dzięki panu, jakbyście sekundkę przed... bez... Dzień dobry, Łukaszu. Cześć, słuchaj, mamy włączoną kamerę. Dzień dobry. To nie jest kontynuacja tego odcinka, tylko idziemy nagrać wadę wynajmu mieszkań. Co się udało zrobić, powiedz? No jak widzisz, już prawie kończymy. Dawaj stolarza i zakończamy, wynajmujemy. Bo płyteczki już mamy, tak? No praktycznie wszystko, końcówka płyteczek, nie? Moi drodzy, Łukasza poznacie na zupełnie innym odcinku. Tutaj tylko mała kontrola remontowa, ale myślę, że idzie dobrze. Ela zadowolona ze współpracy, także... Powolutku do tak, tak kończymy powolutku. Tak. Do którego mieszkania możemy wejść? Whatever, masz tu, jaki chcesz, nie? Ja mam kluczyk, tak, tylko wyżej czy niżej? Ale chcesz takie surowe? Tak, takie dwupokojowe. Dwupokojowe? No, takie jak to. Pod spodem, tak? Taki mało jeszcze, mała informacja, moi drodzy, dla osób, które są producentami jakiegoś wyposażenia wnętrz, materiałów wykończeniowych, jakichś mebelków, kanap, oświetlenia, czegokolwiek, piszcie proszę, bo być może podejmiemy współpracę i co nie podoba się niektórym ludziom, pokażemy to na Kuba Middel TV na YouTube. Wierzcie mi lub nie, ale to jest kawał bardzo ciężkiej pracy. Nie tylko dla budowlańców, nie tylko dla projektantów, nie tylko dla finansistów, ale niestety również dla samego inwestora, żeby to udźwignąć i finansowo, i organizacyjnie, a przy tym jeszcze, żeby zrobić tego mały teatrzyk. Jeżeli chcecie w tym teatrze wziąć udział, a macie coś fajnego do zaoferowania, piszcie proszę. A teraz lecimy już na wykład. Kto chce znać tylko pozytywne strony, lepiej niech tego wykładziku nie ogląda, bo się być może zrazi. Kto chce chłodno spojrzeć na ten rynek, powinien to obejrzeć. Pamiętajcie, moi drodzy, o reklamie. Tutaj proszę bardzo, dwie firmy wrzuciły nam uloteczki. Netia i firma M-Beauty, nowy salon, Widzewska, 40B, studio urody, bardzo proszę. Ok, jesteśmy, moi drodzy, w mieszkaniu, teraz niestety zrobi się troszeczkę poważnie. Tak jak mówiłem, włożyłem w to 15-20 lat życia, zamierzam żyć z tego kolejne 50-60 lat. I chcę, żeby jeszcze z tych mieszkań żyły albo dorabiały moje dzieci, a może jeszcze wnuki. Więc sprawa jest poważna. Moi drodzy, pierwszy podpunkt, który zaczęliśmy, to jest opłacalność interesu. Opłacalność interesu. Było tak, kiedy zaczynałem, i to było niedawno, 2013-2014 rok, w mieszkaniach, bo zacząłem od biur, tutaj też ciekawa historia, ale nie na dziś, która się wydarzyła w zeszłym tygodniu, że mieszkanie kosztowało 80 tysięcy złotych, to było jeszcze parę lat temu, również tutaj, czy to będzie Widzew, czy tutaj Tatrzańska obok ulica, remont kosztował 30 tysięcy złotych, w tym 7 tysięcy złotych,
brała naprawdę dobra ekipa remontowa. Nawet pamiętam, że dwa mieszkania były po 12 tysięcy złotych za robociznę, 6-7 tysięcy złotych, 25 tysięcy złotych. Wykończenie całkiem przyzwoite, jakieś markety, jakaś IKEA, było nieźle. Inwestycja na poziomie 120 tysięcy złotych. Ja robiłem wtedy tak jeszcze, że wpłacałem 16 tysięcy złotych, czyli 20%. W tym momencie w ogóle jestem w takim momencie w życiu, że te kredyty się skończyły. No bo kiedyś ten czas minęło 7, 8, 10 lat, te kredyty były tak brane, właśnie się skończyły, ale takie były realia. Kredyt był oprocentowany na 5,5%. Mówimy tutaj o marży i mówimy tutaj o tym całym WIBOR-ze. Braliśmy za wynajem takiego mieszkania 1100 zł plus opłaty, 1200 zł plus opłaty. Jak wygląda sytuacja dziś, moi drodzy ku przestrodze? Bo niestety, i to raczej niestety, wczoraj widziałem się z Adamem, takim bardzo dobrym pośrednikiem, który i zna rynek najmu, i zna rynek zakupu, też flipuje na cesjach, kupuje mieszkania, więc zna ten rynek. Mówi: Kuba, nie ma co kupić. Jeżeli są mieszkania, to mieszkania są bardzo drogie, w dobrych lokalizacjach, a jeżeli mieszkania są dostępne, są w lokalizacjach po prostu słabszych, gdzie te mieszkania się nie wynajmą. W dobrej lokalizacji dzisiaj mieszkanie 35-metrowe, bo tych kawalerek za dużo niestety w ogóle nie ma, takich 27-8-metrowych, one się najmniej widocznie opłacają deweloperom, mieszkania kosztują około 10-11 tysięcy złotych za metr, czyli trzeba przyjąć, i to mówię o minimalnych zakupach, zapraszam Was na portal Oto Dom, czy chociażby Gratkę, zerknijcie sobie sami, że tych mieszkań nie ma. Jeżeli jest przyzwoite mieszkanie dwupokojowe, jest to 350 tysięcy złotych. Nie weźmiecie za wynajem więcej niż 2000 zł plus opłaty, a dzisiaj nagrywamy to w czerwcu 2023, ten rynek po prostu stoi. Sytuacja zrobiła się dziwna, o tym myślę, że dzisiaj w ogóle cały odcinek będziemy o tym mówić, czy to jest dobrze, czy niedobrze, ale deweloper nie chce schodzić z ceny. Rynek wtórny niespecjalnie chce schodzić z ceny, aczkolwiek można już w Łodzi kupić za 6,5-7,5 tysięcy złotych mieszkanie do remontu, ale ten remont to nie będzie tak jak było 1000 zł z metra, tylko 3,5 tysiąca złotych z metra. Zerknijcie sobie proszę na każdy klej, na każdą płytę karton gipsową, na każdą roboczo godzinę, że dzisiaj niestety jest to bardzo, bardzo drogie. Więc opłacalność interesu, moi drodzy, spadła. Było 10%, będzie 6-7 przy takim najbardziej tradycyjnym modelu. Prawdopodobnie za 10 lat będą to 2-3%. Mi to nie przeszkadza, ale ktoś, kto zrobi teraz to na dźwigni, będzie dokładał do raty nie 100 zł, a być może 500, a może 1000. Jak będzie miał pustostan, to zapłaci i ratę, i zapłaci również całe to komorne do administracji. Druga rzecz, moi drodzy, to jest nasycenie rynku. Nasycenie rynku. 10-15 lat temu ta rentierka może nie była żadną nowością, bo mieszkania się wynajmuje od zawsze, odkąd była pierwsza jaskinia. Tu gdzieś za upalowanego bawoła ktoś mógł, prawda, przespać się w jaskini i podnajmował komuś miejsce przy ognisku. Dzisiaj jest ta sama zabawa. Natomiast nasycenie rynku, które... Zobaczcie ten plac. Tu powstało, nie wiem, 100-200 mieszkań. Tu będzie w tej chwili budowało dwóch deweloperów. Niech powstanie kolejne 1000 mieszkań. A w samej naszej, może nawet nie biednej Łodzi, bo Łódź jest cudowna i wcale nie taka biedna, ale tych placów budowy mamy w tej chwili od cholery, plus budynki, które stoją. Gdzieś trafimy w końcu na to, gdzie kończy się spekulacja, a zaczyna prawdziwa potrzeba rynkowa, czyli ktoś tu musi mieszkać, czy to będzie najemca, czy właściciel. Coraz więcej oddanych mieszkań, dla mnie to jest małe szaleństwo. Nie mówimy o mieszkaniach 30-35 metrów, ale jest na rynku kupę mieszkań 3-4-pokojowych. Nasycenie rynku. Co za tym idzie, moi drodzy? Konkurencja. Było tak, jak zaczęła się wojna, że był szał. Można było dwupokojowe mieszkanie wynająć za 3-3,5 tysiąca złotych. Małe mieszkanie w Łodzi dzisiaj ciężko jest wynająć za 2.
Ja te mieszkania ostatnie, które gdzieś tam może oglądaliście na Instagramach, wynająłem po 1700, 1900 zł, tylko mieszkania w starych blokach, w miarę ładnie zrobione, przypominam, były kupowane po 130, 150 tysięcy złotych. Dzisiaj to samo w rynku wtórnym dobrze zrobione kosztuje 350, 380 tysięcy. Myślcie o swojej stopie zwrotu, myślcie o dźwigni. Co oznacza konkurencja? Będzie coraz więcej wybudowanych mieszkań. Najemców myślę, że sporo, bo ten układ własnościowy, który polega na tym, że chciało się mieć mieszkanie, dzisiaj będzie bardziej chciało się wynajmować, to na pewno nastąpi, ale co również nastąpi? To, że klient będzie mógł wybierać, jaki mamy standard tego mieszkania. Dlaczego się cieszę, że te mieszkanka, które miały być kawalerkami, są dwupokojowe, bo mamy drugą sypialnię. Tu już można normalnie mieszkać w jednym pokoju, który ma 20 metrów. Na to też jest bardzo dużo klientów, ale innych. Tutaj będzie inny klient, w trzyosobowym mieszkaniu będzie inny. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Ja ze swoim portfelem, bo myślę o swoim bezpieczeństwie finansowym, swojej poduszce finansowej, o swoim spokojnym śnie. Ja teraz w ogóle mega książkę przeczytałem, gdzie autor typowo ekonomiczny, finansowy wprost mówi, że najlepszy biznes to jest taki, który daje Ci spokojny sen. I to mieszkanie będzie łatwo zbywalnym mieszkaniem. Jeżeli ktoś dzisiaj kupi mieszkanie za duże, przeinwestuje, włoży 600, 700, 800 tysięcy, milion złotych, wyciągnie z tego 3-4 tysiące rocznie albo nie trafi miesięcznie, nie trafi klienta, będzie miał problem. Konkurencja. Czwórka, moi drodzy. Wysoka bariera wejścia. Kiedy? Jak to było z tymi cenami, moi drodzy? Było drogo, jak ja tu już wchodziłem w taką moją rentierską dorosłość. Tu było drogo, 2008 rok, przed tym całym kryzysem. Napompowane ceny również w Łodzi. Potem był dołek. U mnie ten dołek wiązał się z tym, że zupełnie z czymś innym. Ja po prostu trafiłem wtedy na moment, kiedy chciałem odpocząć, chciałem zainwestować w nieruchomości. Trafiłem w bardzo dobry czas, ale dzisiaj niestety to, co kiedyś kosztowało 80 tysięcy złotych, możecie w to uwierzyć lub nie, ale te same kawalerki są po 250 tysięcy złotych i niestety ich stan jest słaby. To są mieszkania do remontu. To, że macie pieprznięty panel i byle jak położone płytki i firankę za 40 zł, nie oznacza, że mieszkanie jest zrobione. Klienta nie walniecie. To jest klient, który ma tutaj mieszkać 2-3 lata. On to zobaczy. Nawet jeżeli zrobicie home staging, a będzie szajs, to klient z tego wyjdzie. Trzeba za to zapłacić. Ta bariera wejścia zrobiła się na tyle duża, że wiele osób mówi, nie chcę kupować tego mieszkania. Wolę dać tym inwestorom te 1500 zł czy 2000 zł i być panem sytuacji. Nie każdy na ten rynek wejście, jeszcze jeżeli można chwilkę, jeżeli to się wszystko nie spierdzieli, a prawdopodobnie się spierdzieli, dlatego że idą wybory. Nie tylko w Polsce, wszędzie idą wybory, a władza ma tylko jeden instrument. Ma drukarkę do pieniędzy. Robiąc 800 plus, 1000 plus, 1500 plus, 16 emeryturę i wakacje pod gruszą sprawi, że będziemy mieli coraz więcej zer, ale coraz mniej za to kupimy. A życie niestety jest bardzo drogie. Więc ta bariera wejścia do posiadania mieszkania na własność czy pod inwestycje będzie coraz większa. Piątka. Jeżeli kredyt był oprocentowany na 5%, albo tak jak niektóre kredyty miałem na 4-4,5%, przy inflacji żadnej, 2%, to się wszystko pięknie spinało. Dzisiaj najgorsze kredyty inwestycyjne, które posiadam w swoim portfelu, które musiałem podpisać, to jest, moi drodzy, 14,5%. Najlepsze około 9%. Nie wiem, jak ktoś ma dużo mniej, to nie wiem jak, bo to myślę, że 2,5% tej marży i 6,95% tego wyboru to jest max, to jest 8,70, prawda? Jeżeli ktoś zaczyna, ma zajebistą, dobrą, tą całą zdolność, historię i tak dalej, ale ten kredyt zaczyna być kredytem złodziejskim. Czy macie kredyt na 15 lat, czy na 10, rata okazuje się taka sama. Okazuje się, że przez pierwsze 5 lat spłacacie tylko odsetki. Nie płacicie za swoją nieruchomość, tylko płacicie karę za to, że inwestujecie długoterminowo.
cholernie drogie oprocentowanie kredytu. Punkt piąty, czyli oprocentowanie kredytu. Punkt szósty. Koszt. Już nie chcę wracać tam. Koszt robocizny. Usłyszałem tylko jedną głupią bajkę w tym roku, no bo rozmawiam cały czas o nieruchomościach, czeka mnie w tej chwili naprawdę duża przeprawa. Zresztą z jednej inwestycji musiałem zrezygnować, sprzedać mój bardzo dobry biznes, żeby władować kasę w tej chwili w nieruchomości. Że ktoś w Warszawie, on to robi, po 300 zł płaci ekipie i ma wszystko zrobione tip-top. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli firma działa legalnie, ma dwójkę, trójkę pracowników, jeżeli to ma jakoś wyglądać, to minimum zapłacicie, totalny minimum 450-500 zł za metr. Jeżeli macie być fair wobec ekipy, która działa na biało, jest to 600, 700, nawet 800 zł za proste roboty wykończeniowe. Nie mówię w tej chwili o wyburzaniu ścian, nie mówię o wynoszeniu gruzu, prostowaniu sufitów i tak dalej. Też się szanujmy, szanujcie inwestycje. Jeżeli kupujecie coś za 300, 400, 500 tysięcy złotych i macie oszczędzić na ekipie dychę, albo tak pod wodą wynegocjować cenę, żeby oni się spieszyli, pili i tu nie przyjeżdżali, nie jest to warte, uważam, poświęcenia waszej energii, waszego stresu, czasu i całej inwestycji. Trzeba się niestety liczyć, że przez rozdawnictwo finansowe robota niestety poszła bardzo, bardzo do góry. Siódemka, moi drodzy. Materiały. Materiały. Inflacja, myślę, że to jest jeden z głównych powodów. Te ciągi dostaw i tak dalej przez te wojny, to jest oczywiście jakaś bajka. Jedna, natomiast głównie niestety poprzez inflację, koszty wytworzenia, koszty transportu, przez wszystkie inne koszty, mamy taki koszt materiałów, jak mamy, to jest nierzadko 100-150% na produkcie przez ostatnich kilka lat. Czyli jeżeli płaciłeś za coś 50 zł, dzisiaj będzie 90. Kupowałeś panele z wyprzedaży po 19, dzisiaj będą z wyprzedaży po 40. Trzeba się z tym niestety w budżecie zmierzyć. Co jest ciekawe jeszcze w inwestowaniu w nieruchomości, że to wszystko jest niedrogie, moi drodzy, jak jest jedna rzecz. No, oświetlenie, 300, metr kabla, ileś tam, panele 50, zrobimy podkład ileś. Jeżeli to zrobicie razy ileś metrów, razy ileś pomieszczeń, razy kilka adresów, ten koszt materiału czujemy. Moi drodzy, opłaty do administracji. Opłaty do administracji. Te opłaty do administracji. Opłaty do administracji. Parę lat temu, 2015-16 rok, 17, 250, 300 zł to była taka uczciwa, normalna stawka do spółdzielni, do administracji, jeżeli to była wspólnota i było to po Bożemu robione bardziej niż w spółdzielni. 210-220 zł za mieszkanie 34 metry na Tymienieckiego chociażby płaciliśmy. Dzisiaj te stawki wzrosły dwukrotnie. A tam, gdzie spółdzielnia jest zarządzana źle, 600 zł za 30 metrów kwadratowych miesięcznie. Tam, gdzie spółdzielnia jest zarządzana bardzo źle, i tu rozmowa z panią, która nam pomaga ze sprzątaniem, płaci kobitka 800 zł za kawalerkę 30-metrową za same opłaty. Zobaczcie sobie tendencję na przestrzeni kilku lat, jak te koszty idą do przodu, do góry. Co będzie za 5-10 lat? Bo my proporcjonalnie więcej nie zarabiamy, niż wzrastają te koszty eksploatacyjne. Jeszcze koszt materiałów ponosicie raz. Ekipie 20 koła zapłacicie raz. Ale jeżeli źle kupicie mieszkanie, nie zapłacicie 400 zł, tylko na przykład 800. Trzeba bardzo uważać przy zakupie, bo z tą kwotą będziecie się zmierzać cały czas, a spółdzielni nie ma to znaczenia dla spółdzielni. Spółdzielnia wystawia, dzieli metry proporcjonalnie, trzeba zapłacić. Nie zapłacicie, windykacja. Moi drodzy, prawo. Prawo nie jest po stronie właściciela. To jest trochę tak jak w interesie. Wy fakturę wystawicie, a to jest wasz problem. Trzeba podatek zapłacić, jeden, drugi, za towar zapłacić. Klient generalnie ma prawo nie zapłacić.
prawo, chroni najemcę, niespecjalnie chroni właściciela. Oczywiście są odstępstwa, najem okazjonalny, instytucjonalny, notariusze, bla, 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 regulaminy, można się zabezpieczać, ale generalnie żyjemy z przeświadczeniem, że ten eurosocjal czy global socjal, który się rozlewa po świecie, będzie chronił tego, który mówi, no nie mam. Chuz, że ty zainwestowałeś 400 tysięcy złotych i odkładałeś przez 20 lat, no on nie ma. Szkoda, że ta nasza strona jest zaniedbana, bo to my dostarczamy realny produkt, z którego korzystają realni ludzie, a ktoś oderwany od rzeczywistości tworzy bardzo dziwne prawo. Ja nie mówię o tym, że ktoś eksmituje ludzi z kamienicy, wyrzuca matkę z dzieckiem, prawda, w środku stycznia i tak dalej. Natomiast powinny być instrumenty sprzyjające, że jeżeli nie płacisz komuś za towar, za usługę, to trzeba ci po prostu spróbować pomóc. To samo tutaj, nie ma tych instrumentów. 10. PR. Ja nie mogę bluźnić, więc będę używał ładnych słów. Czy takich dopuszczalnych, bardzo zły PR. Że to ten inwestor, ten krwiopijca niszczy cały rynek nieruchomości w Polsce, że taki gość jak ja kupił te mieszkania teraz po 200 tysięcy złotych i przez niego te obok będą po 300. Przez niego właśnie. I że młodzi ludzie nie mogą sobie kupić, tylko przez niego będą musieli tu wynajmować. Ja mam to w dupie, dlatego że przez 5 lat działalności tej, co prowadzę, nie interesuje mnie PR. Ale często w rodzinie będziecie czarnomówcą, że to oni kupili pod wynajem. Oni przez nich zdrożały w Świnoujściu czy w Bydgoszczy nieruchomości. Więc PR jako rentierzy, jako inwestorzy mamy zły. Na usprawiedliwienie robimy coś, czego nie zrobi sobie prywatny inwestor, bo po prostu go na to nie stać, albo mentalnie, albo finansowo, a zupełnie nie stać na to tego, który to dziwne prawo tworzy, czyli ustawodawcę rządzących. Taka prosta rzecz, ale trudniejsza obsługa najemców. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z najemcami. Było raptem parę kulawych akcji, jak ostatnio, że ktoś w totalnie ładnym, odświeżonym mieszkaniu pożygał na przykład sufit, wyrwał drzwi, próbował oskarżyć mnie o zniesławienie, że nie zapłacił za prąd i PGE wzywa go do zapłaty, czyli kiedy ja nie mam z tym zupełnie nic wspólnego. Są te sytuacje dziwne. Natomiast nie mycie kibelków, nie mycie pryszniców, nie mycie kuchni, piekarnika przez 2-3 lata staje się normą. Nie wiem, jak można sobie raz na jakiś czas chociażby tego nie posprzątać, ale obsługa i się klient, ja, ty, operator, wszyscy jesteśmy coraz bardziej roszczeniowi, trzeba się z tym liczyć. Jeżeli ktoś płaci ciężko zarobione pieniądze, wymaga, żeby było zrobione. My musimy się z tym również zmierzyć. Ostatnie dwa punkty, moi drodzy. EUNB. Łatwiej nie będzie. To jest taka największa wada tego biznesu, że wiele osób liczy na to, że to wszystko padnie. Dostaję sygnały od doświadczonych inwestorów, że gdyby miało paść, ja za takiego się nawet troszeczkę uważam, że byłem pewny. Byłem, moi drodzy, może nie pewny, ale w 50% myślałem, że to się uspokoi, że to się wypłaszczy, że dużo ludzi podda się, zrezygnuje. Natomiast to się po prostu nie dzieje. Nieruchomości trzymają ceny, a pieniądz ceny czy wartości nie trzyma. A chcemy się rozwijać, chcemy walczyć. Jeszcze my Polacy, chcę powiedzieć, że mimo złego PR-u, który sami sobie robimy, mamy naprawdę fantastyczny kraj, fantastyczną siłę walki o swoje marzenia, o swoją kuchnię, swój żołądek, swoje łóżko, swój sen i tak dalej. Idziemy do przodu. Teraz byłem w Grecji z rodziną tydzień. To nie chcę mówić śmieciowisko, ale po prostu jest to śmietnik. Śmietnik. My w tym śmietniku, jak jedziecie sobie gdzieś przez wieś, jedziecie gdzieś przez wspólnotę, jedziecie przez miasto, nawet to, jak się zmieniła Łódź przez ostatnie 15-20 lat, to jest nie do pomyślenia, jest po prostu czysto i ładnie. Walczymy o to. Więc nie wiem, kto się, przepraszam, podda, odpuści i za pół ceny odda inwestycje życia, czy to pod wynajem, czy dla siebie.
inwestorzy, którzy myślą długoterminowo, których na to w ogóle stać, powinni raczej, tak jak ja przygotowuję się do tej walki, że będzie trudniej, będzie drożej, będzie tego mniej, ale innej możliwości jak na razie nie ma, żeby dać sobie namiastkę świętego spokoju. 13. 13 i ostatni punkt, moi drodzy. Dzieci. Ogromny problem wychowawczy, rozsądkowy, filozoficzny, sukcesyjny, że budowanie tego majątku, jeszcze poproszę o jedną ścianę tutaj, myślę, że Łukasz się nie obrazi, że przemalujemy to później. Procent składany, czy to budowanie tego majątku rodzinnego, czy to będą dwa mieszkania, czy 10, nie ma to znaczenia, jest mniej więcej, moi drodzy, taki, że to wszystko zacznie pracować. W moim przypadku już zaczęło pracować na szczęście, jak ktoś zacznie w wieku 30, 40, 50 lat, że tak naprawdę ten procent składany, kiedy mieszkanie pracuje na drugie mieszkanie, a kredyty już będą spłacone, będzie dla was zapieprzało za 20, 30 lat. Czyli z waszych inwestycji, z tym, że będziecie kopać się w tej chwili z koniem troszeczkę, walczyć, odkładać sobie, bo to zaczęły być kwoty nieśmieszne, to nie jest 8 dych, tylko to jest 3-4 stówy w Łodzi, w Warszawie, w Trójmieście, będą to jeszcze wyższe ceny, a śmietankę spiją wasze dzieci. Ja się obawiam, i to jest taki bardzo czarny scenariusz, że nasze dzieci będą z tego żyły, i to jest nawet dobrze, ale nasze wnuki to po prostu rozpieprzą i przejedzą. Bo jeżeli sam dorabiasz się takiego mieszkania, w którym nawet w tej chwili stoimy, niech to mieszkanie kosztuje 200, niech ten kredyt przez te 10 lat się spłaci, niech ten remont kosztuje tutaj 100, ja będę znał wartość pracy, którą w to włożyłem, wartość czasu, którą włożyłem w to mieszkanie, które włożyłem w to mieszkanie, natomiast dla mojego wnuka to będzie kartka. Dziadek pierdzielnął w kalendarz, trzeba kupić auto, idziemy notariusza, sprzedawaj, kupimy dwa samochody. Więc myślę, że to, moi drodzy rentierzy, obecni i przyszli, jest jedną z największych zagwozdek, jak dzisiaj ułożyć sobie życie rodzinne, żeby dzieciaki zrozumiały, na czym to polega, żeby uszanowały, nawet jeżeli mieszkanie, bo jaki będzie zarzut? Ale ten dziadek to głupi jest. Takie mieszkanie kosztuje 150 tysięcy euro, mówimy sobie o roku jakieś tam 2065. Mieszkanie kosztuje 150 tysięcy euro, a ja mam z tego 700 euro miesięcznie. Czyli dziadek idiota. No okej, możesz sprzedać dwa mieszkania, żyć jak chcesz, natomiast uważam, że umiejętnością jest to, żeby umieć pocieszyć się tym małym zyskiem z dużego kapitału. Taka opowieść może już na koniec, żeby uszanować, moi drodzy, te kapiące 1500 zł czy 2000 zł, że w tej chwili z uwagi na pracę, którą wykonuję, dostaję informacje od setek przedsiębiorców, którzy mają gigantyczne, wielomilionowe inwestycje, a niestety gówno na tym zarabiają. Także jeżeli macie ochotę wejść w ten interes, wchodźcie proszę, ale zważcie, że trzeba liczyć się z konsekwencjami, które i gospodarka, i świat globalny, i niestety nasi rodzinni tutaj rządzący nam fundują. Ściskam was serdecznie, działam. Ja się, moi drodzy, biorę do roboty. Byliśmy w tej chwili na dwa razy na jakichś krótkich wakacjach. Tutaj też na koniec zupełnie takie dwie anegdoty. Za połowę ceny można jechać do najlepszych hoteli pod koniec maja, a 25 czerwca trzeba zapłacić właśnie już tą standardową, jakąś gigantyczną, niepotrzebnie kwotę. Druga taka ciekawostka, bo tutaj sporo facetów mnie ogląda, sporo podróżników, sporo osób, które chcą ten system cały oszukać. Wyobraźcie sobie, że mieliśmy zwiedzać tam Rodos, czy Teorodos, czy Lindos, te dwa miasteczka, jakieś tam producent ceramiki, jakieś wina, oliwy, pierdoły i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że wypożyczenie auta kosztuje ze 100-150 euro za dzień, paliwo mega drogie, po 2 euro za dzień, trzeba tym kierować, parkingi i tak dalej. Kierowca z S-klasą 240 euro za 4 osoby z paliwem, z przewodnictwem i tak dalej. Więc dzisiaj nie trzeba mieć limuzyny, nie trzeba mieć hotelu, nie trzeba mieć samolotu, żeby z tego po prostu
umieć skorzystać. I niestety wiele osób, które te miliony w obrocie ma, nigdy 1000 zł nie wyda na to, żeby sobie S-klasą pojeździć od restauracji do jakiegoś tam zabytku Polindos, a prosty inwestor w nieruchomości jest w stanie to zrobić, bo delikatnie zaczyna stać być na to go mentalnie. Nie przedłużam, czekam na Wasze komentarze, których tutaj czarnych stron wynajmu jeszcze Wam zabrakło, a ja powolutku idę szukać tych jasnych i biorę się za remont. Jeżeli ktoś chce do tej bajki wejść, produkuje jakiś fajny sprzęt, ma jakąś ogromną, fajną stolarnię albo małą i chce wziąć w tym udział, zapraszam. Najlepszego. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.